Bardzo mi miło, że Państwo tak licznie się zgromadzili. Jest to pierwszy pokaz na dużym ekranie po pandemii. Więc jest to okoliczność wyjątkowa. A w Łomży, w tym filmie również jest nawiązanie do Łomży, jak w każdym moim filmie. Także polecam. Mogę ci się porobić? Dobra, przebierz się, położę sobie łosiowi. No więc pokaz jest zorganizowany z okazji 603. rocznicy przyznania praw miejskich Łomży, czyli właściwie z okazji urodzin miasta. I zostałem wyróżniony przez władze nagrodą zasłużonych dla kultury. I w związku z tym odbywa się też pokaz mojego filmu, no bo warto, żeby mieszkańcy się dowiedzieli, czym ja się właściwie zasłużyłem dla tej kultury, więc mają okazję zobaczyć mój film na dużym ekranie. To zawsze jest fajne, dlatego że nasza dystrybucja kinowa była dosyć utrudniona przez względy pandemiczne, więc im więcej tych pokazów na dużym ekranie, tym oczywiście lepiej. Film jest inspirowany prawdziwą historią mojego przyjaciela. Opowiada o młodej dziewczynie, która musi wyruszyć w podróż do Irlandii, żeby przywieźć ciało tragicznie zmarłego ojca. Film brzmi dosyć ponuro, ale jest bardzo nasycony takim ironicznym, czarnym humorem, więc myślę, że bardzo dobrze się go ogląda i ma w sobie też takie wątki kryminalne, ponieważ bohaterka odkrywa tam różne tajemnice tego ojca, więc na pewno jest wciągający. Ta Łomża powraca w twoich filmach, ty powracasz, jak widzimy, czasami do Łomży. Dlaczego ona się pojawia? Nie wiem, może ludziom w Warszawie się wydaje, że jest tylko Warszawa i nie ma nic więcej. Może ja lubię im przypominać czasami, że na Warszawie Polska się nie kończy, nie wiem. Piotrze, ty będąc z Łomży, bywałeś czasem w tej hali targowej? Masz jakieś wspomnienia, anegdotki, czy wymazałeś? Tu był kantor. Mhm. To był kebab. A, hot dogi, ale no coś z jedzenia na pewno. To był kantor na stówę przy tym wejściu. W tej chwili pracuję nad paroma projektami, których nie mogę niestety ujawnić z powodów umowowych. Teraz się tak wszystko porobiło, że wszystko jest obarczone klauzulą tajności. Ale na przełomie lipca i sierpnia i września będzie miała miejsce premiera mojego najnowszego filmu pod tytułem Hiacynt, na który Państwa bardzo zapraszam.